A tymczasem bardzo proszę, żeby państwo przygotowali dowody osobiste. No i co, moi drodzy, zapraszam do stołu, no przecież można podejść, można zobaczyć, przekonać się na własne oczy, ale też można podotykać, żeby zobaczyć, jak ta poduszka energetyzująco działa. Bardzo proszę, podejdźcie państwo. I co, jak wrażenie? Dobrze było, co? Stary, jedno pytanie w ogóle, czy to jest cokolwiek warte? Ale co masz na myśli? Energetyczna pościel, magnetyczne garki. Stary, co cię to obchodzi? Czy to jest w ogóle legalne? Stary, 100% legalne. Fakturka, działalność, wszystko. Ale Jacek, ja czytałem te umowy, przecież to jest totalna ściema. Przecież to jest pułapka dla tych ludzi, jeżeli będą chcieli odstąpić od umowy, to moim szatom. Ale człowieku, ty chcesz to robić, czy nie? No, przecież to jest fura pieniędzy dla tych ludzi, rozumiesz? No i właśnie dlatego mamy system ratalny. Tak. A karę za odstąpienie od umowy? Przecież tak nie można. Stary, spokojnie. Dostaniesz pierwszą prowizję, to się przekonasz, zobaczysz. A teraz weź długopis w dłoń, no i ruszaj, podpisz jak największą liczbę umów. Stary, gwarantuję ci, że nie pożałujesz. No, go, go. No i jak? Jak wrażenie, szanowni państwo? Piękne produkty, cudowne, prawda? Bardzo wysoka jakość produktów, proszę się przekonać, proszę tutaj pooglądać. Zostawiam państwa z moim asystentem, on tutaj się zajmie podpisywaniem umów z państwem i za momencik do państwa wrócę, dobrze? Za momencik wracam. A proszę pana, ta energia w pościeli, to co to jest? Czy ona naprawdę leczy wszystkie choroby? A te garki magnetyczne, bo widzi pan, ja mam kamienie nerkowe. Bo lekarzom to dzisiaj nie można ufać, a ta pościel ma sezonny wygląd. No drodzy państwo, na wszystkie pytania odpowie pan Jacek, dobrze? I to córka mówi, żeby uważać na naciągaczy, ale wam tak dobrze z oczu patrzy, panu szczególnie. No właśnie. Dobra, ludzie, słuchajcie, to jest bzdura totalna, no. Nie. Ale jak to? To w ogóle nie działa? No w ogóle nie działa. Takie garki, że w ogóle nie działa. Proszę pana, niech pan tego nie kupuje. Nikt tego nie kupuje. To jest jedna wielka ściema i oszustwo. To jest bzdura, proszę pana? Tak, bzdura totalna, oszustwo. Niech pan tego nie bierze. Ale słucham, jakie oszustwo? Szanowni państwo, żadne oszustwo, proszę go nie słuchać. Na wszystko mamy certyfikaty, tak? Co ty wyprawiasz, człowieku? Co ja wyprawiam? Spójrz na siebie, co ty robisz? Tak nie można. Ale bo co? A człowieku, jak widzisz jelenia tego uporu... Sumienia nie masz?